I najskuteczniejszym ziółkiem na menopauzę jest koniczyna czerwona. To jest taki kwiatek, który wszyscy znamy z łąki. Tutaj mamy na zdjęciu. To jest koniczyna czerwona. I taką koniczynę czerwoną możemy sobie parzyć w okresie menopauzy. Ona będzie łagodziła właśnie te wszystkie niedogodności związane z tym czasem. Ona też pomaga na uderzenia gorąca, właśnie na te uczucie takie niepokoju, na pocenie się, ale dodatkowo ona reguluje po prostu damskie hormony, więc przy tym takim szaleństwie menopauzowym jak najbardziej koniczyna. I jeśli wyślecie taką herbatkę z czerwonej koniczyny, to wpisujemy na stronie kwiat koniczyny czerwonej i mamy wtedy takie kwiatki do parzenia. Tylko teraz, żeby osiągnąć duże stężenie tej koniczyny, to musimy taką herbatkę pić regularnie, no i najlepiej nawet dwa razy dziennie, więc nie dla każdego jest to rozwiązanie, a dla osób bardziej leniwych, takich, które chcą osiągnąć lepszy efekt przy mniejszym wysiłku, jest jeszcze koniczyna czerwona w kapsułkach. I tutaj mamy ekstrakt z czerwonej koniczyny, w jednej kapsułce jest 300 mg. Producent zaleca, żeby stosować takie dwie kapsułki, więc to jest taka opcja wygodniejsza. Bo wiadomo, że z ziołami jest tak, że ciężko jest osiągnąć duże stężenie i żeby to wszystko było równo co do miligrama. W momencie, kiedy mamy ekstrakt w kapsułce, no to jesteśmy w stanie te miligramy wymierzyć.